nagle za krzaka ktoś wyskakuje i z dziewczynką zuchwale dyskutuje. Siema, kaptur. Cześć, Wilku. Masz sugar? Nie, ja nas tylko pinerem. Chyba się całkiem pogrzało. Nie wiem, co wy, nastolatki, widzicie w tym lalusiu. Daj spadaj, nie obrażaj mojego przyszłego, niedoszłego małżonka. Dobra, dobra, lepiej powiedz, co tam dobrego na różnej klawówce, dokąd idziesz? A to babci niosę jej zakupy, bo już stara, słuchana. Mam nadzieję, że mi dzisiaj coś odpali, bo dzisiaj 10 i zapewne dostała głodową emeryturę od Donalda. Przecież jego już nie ma. Dawno emigrował na zachód, jak reszta mądrych. No tak, ale emerytury została. Co ty gadasz? Weź się, Wilku, co ty wiesz o współczesnym świecie? Zejdź mi z drogi, bo babcia chora i czeka. A ty mi tu pi, tu pi, tu. A gdzie ta twoja babka mieszka? A tu niedaleczko, zaraz jest za rzeczką, za łąką. Dobra, chyba wiem gdzie to. To idź do niej. Nara, pa, pa. Babka ma wnuczkę, no i ma emeryturkę. Trzeba ją jakoś podejść i wyżyć z tego siana. Zastosuję metody na wnuczka albo coś. Czasem babcia imieniny szykuje i stół swojsty do smakołykami dekoruje. Są kiełbasy, ananasy, ogórki kwaszone. Z nagła do domu ktoś puka, bo zepsuty jest dzwonek. Kto tam? Jaćka! Już idę! Już, już, kochanieńka! Idę! Ale matko Zyta, w dniu twoich imień życzy miodu, miodku miodziku, rozkochnych smakołyków i łagodziwe zliku. Oj, Jaśka, tobie daj zwykle żarty w głowie. Usiądź lepiej i powiedz mi, jak się miewa ten twój zespół śpiewaczy. Żołędzie czy ja rąby? Ile razy mam ci powtarzać? Jarzębinki, moja droga, jarzębinki. No, wiedziałam. No więc... Mamy w zespole teraz tego Bogdana, nie? Którego? No tego! No, Zyta, mówię ci, jak on tylko zastuka w klawisze, od razu mi się niebo otwiera. Opin jakiś! A to jakaś nie działa! A co tam w domu? Wszyscy zdrowi? A zdrowi, zdrowi, dziękuję. Tylko mi też ostatnio gorzonki bolą. A już lambago chwyciło po ostatnim festynie. A u lekarza, wylasz! Tego, tego! Ach, Zyta, przestań! Nie mam po co do niego chodzić. Wystarczy, że on nie tylko do mnie, a od razu wszystkie dolegliwości odchodzą. Ja myślę, jakaś wariatka jest sobie wymyśla problem, żeby tylko go zobaczyć. A wiesz, mam to samo! Dlatego ja zainwestowałam w ziółka u naszej znachorki. Dała mi trochę, żebym zaeksperymentowała. Zaraz zapaszę i spróbujemy! Puk, puk! Kto tam? Lucjan Mostowy! Nasza granica, czasem płynąca, więc mego ogrodu ta róża pachnąca. Decydując, ja jestem zawsze pamiętała. I właśnie mnie nic nie wspominała. Wiesz, że mi wypaszę na naparty i nie tak się siedziała. Locek, wariacie, ty jeden! Na stare lata na Amary cierzewo! No ja jestem ciekawa, co powie Baśka, jak się dowie, żeś stare u kisiela nie był. To nie ryzykuje, wtedy nie mam. Rozgoście się, moi drodzy, ja już niosę herbatkę. A co tam słychać u Marka i Hansi? A to wy nic nie wiecie? Hanki już nie ma. Padła w karton i finito. Teraz robi karierę z Karolakiem. Bizneswoman zadycha się znalazła. Proszę, moi drodzy, decyduję o na zdrowie. Za zdrowie naszej uroczej Zyty. Lucek! Słuchajcie, jak już wspominałam Jaćce, była dzisiaj u mnie ta zachorka. Dała mi różne mikstury, żebym zaeksperymentowała. Zaraz wam pokażę.
mostury, na korki, kichali tańczyli, licholanki i spawole. Wtem telefon dzwoni. Tu matka faktorka, babciu, czy jesteś moja córka? O babcia w oczach ludzkich się zatapiałeś. O Bożym świecie zapomniałam. I wnuczkę swą, i córkę niczym ciepłą herbatką. Tak po prostu zlała. Matka kapturka ze strachu do mnie umiera. Dziwa córa, wilki grasują, co będzie teraz?